tak, można się śmiać, ale takie historie naprawdę się zdarzają. I na początku było wesoło, gdy Mariusz wchodził do wody. Mariusz, jak było? Bardzo wesoło było. Tak. Zimno było? Nie, zimno było. Znaczy ten skafander, który państwo widzieli, on rzeczywiście daje komfort, chroni, ale jak już wszedłem z wody, to jednak chłodno było. Półtora godzinki. Dziękuję koleżance. Przepraszam, nie wiedziałam, że będziesz tam siedział półtorej godziny. Nie, no. Półtora godzinki dochodziłem do siebie, myślałam, a siedziałem 4 minuty. Myślałam, że siedziałeś, że te strażacy cię trzymali bezlitośnie w tej wodzie. Ale tak wygląda państwo, praca dziennikarza. Pięknie powiedział pan strażak, że po to nas wrzucił do tej wody, żebyśmy my przekazali społeczeństwu, że to nie jest takie hopsiu, bo strażacy apelują czasami, mówią i o tym. I widzimy ich na ćwiczeniach, tak. Mamy gdzieś z tyłu głowy, że oni to potrafią banalna profesjonalnie. Sprawa. Ciach, ciach. Nie ma żartu, zresztą opowieść również naszego bohatera o tym, że to jest kwestia kilku minut i tak naprawdę możemy pożegnać je z życiem. A teraz przy odwilży lód, wydawałoby się gruby, od kilku tygodni trzymający, jest naprawdę bardzo kruchy. Czasem wystarczy ten jeden wspomniany niepewny krok. I nie da się go prześwietlić nawet lampą rentgenowską. No właśnie, złamań nie było. Złamań nie było. Na szczęście, w czasie ćwiczeń z udziałem naszego reportera nie było. Z nami kolejny gość, ponieważ o lampach rentgena mówimy nie bez przyczyny. Doktor Grzegorz Jeziorski, witamy. Dzień dobry. Z nietypową pasją. Tak. Naukowiec z nietypową pasją. Kolekcjonuje pan lampy rentgenowskie. No, tak się złożyło, że z promieniowaniem rentgenowskim i nie tylko jonizującym, z izotopami jestem związany zawodowo od ponad 40 lat. Ale sam pomysł zbierania urządzeń, jakimi są lampy rentgenowskie, no, to powstał w pewnym momencie i od ponad 13 lat i od tego czasu poświęcam się całkowicie, można powiedzieć, gromadzeniu. Panie doktorze, bo tych lamp jest mnóstwo w pana kolekcji. Jest. Jest to uznawana w tej chwili za największa kolekcja lamp rentgenowskich na świecie. Ile? Około 1000. Niepowtarzalnych. Gdzie pan to mieści? No jest to w tej chwili ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Na Politechnice dwa duże pomieszczenia. To rok, dwa lata temu było otwarcie, tak? To dobrze pamiętam? No, teraz będziemy obchodzić już pięciolecie. Pięciolecie? Czas leci. Nie, no to czas leci. Miałem przyjemność być na otwarciu. Nie sądziłem, wtedy, że to już tyle lat. Wtedy było znacznie mniej. Przez te lata cały czas pozyskujemy, można powiedzieć, z całego świata. Bardzo nietypowa pasja, bardzo nietypowa kolekcja. Ludzie zbierają znaczki, dzwonki, gwizdki. Tego do klasera nie włożymy, nie? No właśnie, nie. A skąd pomysł na zbieranie rentgenowskich? Zaleta właśnie tej kolekcji polega na tym, że są w świecie znane tego typu kolekcje czy muzea, ale one są najczęściej związane albo z medycyną, bo my wszyscy kojarzymy prześwietlanie z medycyną, więc przy okazji historii medycyny eksponuje się aparaty rentgenowskie i są takie znane muzea w świecie, w Belgii, we Włoszech. Natomiast ta kolekcja na Politechnice jest z tego względu unikalna, że ona zawiera eksponaty, czyli lampy rentgenowskie z różnych zastosowań, a my sobie nie zdajemy sprawy w tej chwili, że to promieniowanie rentgenowskie jest wszędzie. To znaczy? Począwszy od medycyny, którą kojarzy większość ludzi, poprzez przemysł i to dzięki właśnie rentgenowi mamy takie bezpieczne samochody. Wszystkie elementy silnika, opony, felgi są prześwietlane i mówię o tym w Polsce. Mamy coś bardzo takiego? Dużo. Ja niedawno miałem przy produkcji, tak? Przy produkcji. Ja niedawno miałem okazję szkolić personel jednego zakładu, gdzie było uczestników 50 operatorów rentgenowskich w jednym zakładzie, który produkuje właśnie między innymi felgi, a więc przemysł samochodowy. Do tego szeroko pojęte security. To już nie tylko przejścia graniczne. Nie tylko walizki na lotnisku. Nie tylko przejścia graniczne lotniska, ale to jest kancelaria Sejmu, premiera, sądy, prokuratura, muzea. Już w Polsce również muzea posiadają tego typu skanery. Urzędy pocztowe. Ambasady, no można by wymienić bardzo dużo. Czy to jest szkodliwe? Nie. No bo pan nie, mówi nie, właśnie, to że są mnóstwo te, jest. Na przejściach granicznych w tej chwili takim powodem, gdzie Unia Europejska przez długi czas blokowała skanowanie osób, bo mówimy teraz, mówimy o, pytanie o bezpieczeństwo, tak. Czyli o prześwietlanie nie bagażu, ale osoby jako organizmu żywego. Powodem były tylko względy, powiedzmy, naruszenia prywatności, bo możemy pasażera rozbierać dokładnie. Natomiast same dawki są tak małe, że można by zgodnie z przepisami być 1000 razy
prześwietlanym na lotnisku, żeby dostać taką dawkę, która jest dawką dopuszczalną dla... Tysiąc razy w ciągu roku. To jest po prostu niemożliwe. Te szpitalne sytuacje, jednak ubieramy ten taki... No one dzisiaj też są, tak. No, znaczy można powiedzieć tak, że mamy przepisy dotyczące stosowania promieniowania generalnie niemierzącego są tak wyśrubowane dzisiaj, że no, już dochodzimy do pewnych absurdów, można powiedzieć. Dzisiaj wzięcie do ręki notatek Marii Kili-Skłodowskiej powodowałoby przekroczenie rocznej dawki. Takie są ostre te wymogi. I to, że w szpitalach jest to stosowane, może i dobrze, ale te dawki są tak małe, że naprawdę, ja jako przykład podam, ojciec lampy rentgenowskiej, znany wynalazca Coolidge, amerykański, który był twórcą właściwej lampy rentgenowskiej, opatentował 82 lampy. On te wszystkie lampy badał, testował, uruchamiał. Dożył 102 lat. To świadczy, oczywiście te dawki były dużo mniejsze. Tam, gdzie jest to wszystko pod kontrolą, jest bezpieczne. Ta pierwsza lampa, którą pan pamięta, jeszcze kojarzy? Tak, pamiętam ją dobrze, więc ona wiąże się z powodzią w 1997 roku. Mianowicie wtedy zalało nam laboratorium, gdzie był aparat rentgenowski w elektrowni Opole. Musieliśmy, aparat był przez to uszkodzony, wymieniać tą lampę i ta lampa tak stała przez jakiś czas u mnie na biurku. Potem przyszedł taki moment, że chciałem studentom pokazać taki ciekawy metal, beryl, rzadki metal. On występuje właśnie tylko w lampach rentgenowskich, na to okienko. Liczba atomowa 2. Tak? Chyba tak. O, 4. 4. Ach, ale to jest tak. Wodór, hel, lit, beryl. Tak? Ta kiedyś na pamięć umiała. To jest najlżejszy pierwiastek metaliczny, z którego możemy wykonać metal. Dostałem wtedy, poszukując tego berylu, dostałem 3 następne lampy, które mi pokazały, że ta lampa, która w książkach, w publikacji, w literaturze jest pokazywana zawsze tradycyjnie, może się bardzo różnić. I dzisiaj te lampy się tak różnią, jak mówię, daleko nam jeszcze do pozyskania wszystkich typów, ale mamy ponad około tysiąca. Ta lampa jest nowa, nowoczesna, czy to jest jedna ze starszych? Nie, jest to taka konwencjonalna lampa, do dzisiaj zasada nie uległa zmianie i można się właśnie dziwić temu, że to jest taka prosta konstrukcja składająca się z dwóch elektrod umieszczonych w próżni, do których tylko trzeba przyłączyć bardzo wysokie napięcie, a mimo to ta prosta konstrukcja posiada tyle rozwiązań. Ta ilość rozwiązań wynika właśnie z tych różnych zastosowań. I to chyba pana najbardziej zafascynowało. Ale proszę państwa, przede wszystkim to, o czym my nie wiemy, dzisiaj przemysł spożywczy, nasze wszystkie produkty, począwszy od tego, co jemy, co pijemy, są prześwietlane. I my o tym nie wiemy. Producenci nie są zobligowani do umieszczania informacji, dlatego że to było prześwietlane. Mhm. Tam chodzi głównie o zawartość ciała obcego, wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, ale służy to także do liczenia, ważenia, mierzenia tłuszczu. Na przykład firma Tarczyński cały proces produkcyjny mięsa opiera w oparciu o rentgena, co prześwietla 100% tutaj produktów. Produkty dla niemowląt były obligatoryjnie prześwietlane, bo te pozostałe to jest kwestia, powiedzmy, to się pojawiło w momencie, jak te sklepy wielkopowierzchniowe postawiły te ostre wymagania, że firmy w tej chwili praktycznie, mówię, 90% produktów żywnościowych, nawet wyroby piekarnicze, wszystkie browary mierzą poziom płynu w puszkach przy pomocy rentgena. Także... Przypomnijmy, pana kolekcja Muzeum Politechniki Opolskiej. Muzeum Politechniki Opolskiej. Można przyjść, można przyjść w każdej porze, zobaczyć na miejscu. Pięknie panu dziękujemy w takim razie za wizytę w studiu. Witamy. Pan Henryk Dojka, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witamy bardzo serdecznie. Pan profesor Krzysztof Tomczewski z Politechniki Opolskiej. Kłaniamy. I z nami również wójt gminy Tarnów-Opolski, pan Krzysztof Muc. Witamy. Kilka miesięcy temu, tak? Czy już prawie rok? Więcej. Tak, nie mam rachuby czasowej dobrej. Mariusz się dzisiaj totalnie gubi w zegarze. Kiedy spotkaliśmy się? Rok temu? No tak, będzie około roku. Myślałam, że pan wójt powie, tak będzie około 3 lat. Około 3 lat. Dzisiaj już jeden nasz gość tak zaskoczył Mariusza.
Mówiliśmy o tym, że jest pomysł na to, żeby wbudować taki specjalny mechanizm, który będzie informował kierowców o tym, że zwierzęta zbliżają się do krawędzi jezdni. I co zmieniło się od tego czasu? Czy to już jest w dalszej fazie realizacji? Jak to wygląda? No bo słupków jeszcze przed rodzeniem, a ja tamtędy jeżdżę. W zasadzie na słupki jeszcze musimy trochę poczekać. Ten prototyp, który tutaj mamy, on był zaprezentowany właśnie tak mniej więcej rok temu, ale teraz prace są już posunięte dosyć znacznie. Dużo, to myślę, już tutaj pan profesor powie, przeprogramowaliśmy, przerobiliśmy różne części, bo naprawdę te pomysły się rodzą. Eliminujemy właśnie tutaj również z panem Henrykiem po tych rozmowach. Próbowaliśmy eliminować takie elementy, które by tą skuteczność pogarszały. A chcemy, żeby to urządzenie było tak w 99% na tyle skuteczne, żeby nasi kierowcy mogli się czuć bezpiecznie. Chociaż tak jak tu w kuluarach rozmawialiśmy, nie zwalnia to kierowcy na pewno z myślenia na drodze. Faktycznie ma to być i dla zwierząt, i dla ludzi urządzenie powodujące to, że ludzie nie będą ginąć. Słyszeliśmy tutaj od pana Henryka, myślę, powie, ile wypadków było na drogach wojewódzkich i krajowych. To są naprawdę setki wypadków i kolizji. Nie wiem, ile ludzi zginęło przy tych wypadkach, ale naprawdę chcielibyśmy ograniczyć to co najmniej o połowę, albo nawet może o więcej. Co się zmieniło, panie profesorze? Co udało się unowocześnić jeszcze? Jeżeli chodzi o ten prototyp, który tutaj jest, no zmieniło się w zasadzie od strony elektronicznej wszystko. To znaczy wymieniliśmy rodzaj czujnika, żeby zwiększyć zasięg tego czujnika, tej czujki, uodpornić ją na takie zakłócenia związane z przejeżdżającymi samochodami, więc zmieniliśmy typ czujnika. Zajęliśmy się troszeczkę w tym czasie również poborem energii, czyli doładowywaniem akumulatorów i z drugiej strony oszczędzaniem energii, żeby w warunkach takich szczególnie wtedy, kiedy nie ma tej dobrej widoczności, czyli kiedy jest jesień, wiosna. No, przynajmniej tak jak na przykład było przez ostatnie dni. Te poranki były właśnie. Nie dość, że takie pochmurne, to jeszcze mgliste i ta mrzawka padała. Dziś sarenek nie było na tej drodze, ponieważ jeżdżę tam. Dzisiaj były bardzo grzeczne, chyba sobie jeszcze grzecznie spały. Wychodzi tam też taki jeleń, który mnie zawsze pozdrawia wieczorem, gdy jadę. Jak taki słupek zawsze działa? Zawsze ten sam. Tak myślę. Bo stoi zawsze po tej samej stronie drogi, ale raz właśnie w okolicach Tarnowa, tam przy skręcie z 94 krajówki, wyszedł mi na drogę taki jeden wielki, panowie sprzeciwko migalnymi światłami, to nie jest przyjemne zdarzenie, tego nie chce przeżyć żaden kierowca. I pokazują to pewnie statystyki, tak? Wywołane. Tak, pokazują statystyki, dlatego po prostu podejmujemy się tego działania, ze względu na to, że to jest takie dodatkowe ostrzeżenie dla kierowcy. Uważaj, zachowaj szczególną ostrożność. W 2015 roku na opolskich drogach, szczególnie na drogach krajowych i wojewódzkich, było 670 zdarzeń z zwierzyną dziką. Sporo. I to są te odnotowane, nie każdy wzywa policję. Dokładnie. Mhm. W ogóle było kolizji na drogach województwa opolskiego 3700, a więc to jest takie porównanie, jest sporo. Mhm. Całe szczęście, że tylko do wypadków jako odnotowane, czyli poszkodowani, byli ludzie w 6 przypadkach. Całe szczęście również, że nikt nie zginął z tytułu zderzenia. Ale po prostu te liczby mówią za siebie, że po prostu ta zwierzyna migruje z jednego miejsca w drugie i to jest dodatkowo dla... A teraz sól przy drodze, także... Tak, oczywiście. Dla kierującego to jest zachowaj szczególną ostrożność. Przyjmij taką prędkość, czy jedź z taką prędkością, żebyś mógł zareagować, wyhamować. Jak słupek w takim razie działa? No właśnie, no bo zastanawiam się... Jak działa? No to możemy zaprezentować. Znaczy, pomysł jest taki, on będzie tu teraz migał, bo mamy tutaj i państwa od kamery. Myśmy go na Politechnice, jest taki filmik, gdzie można zobaczyć, gdzie my stajemy nieruchomo, on się wyłącza, kiedy ktoś robi... A teraz jest ruch, dlatego no, odczytuje ruch. Tak, ogólnie rzecz biorąc, czujka powinna wykrywać w znacznej odległości od pasa. Panie Wójcie, bo ja tu koleżance obiecałem, tak, że będzie za sarenkę. Tak. Mariusz mi się zapowiedział, że będę serdecznie sarenką. Serdecznie zapraszam panią sarenkę. Dobrze, no to ja będę. No, Mariusz wszedł wczoraj pod lód. Idź w las. Nie wiem, czy idź w las, proszę się wyłączy, bo wszyscy by musieli. No to tylko sytuację pokażemy, ruchu, tak? Niech proszę Mariuszowi nie będzie. Wszedł wczoraj dla mnie pod lód, więc idź w las. Jestem sarenką. Widzieliśmy. Prosimy słupek. Ja będę kierowca. Ale musielibyśmy stanąć wszyscy nieruchomo. To pan nas ustawi. Chwilę poczekamy, bo nie wiem, czy moje ręce... Ja jestem kierowca, gdzie ja mam jechać. Proszę nie oddychać.
ja jestem sarenką. To ja wyjdę tu z lasu, a ty jesteś kierowcą. Ale jak będziemy wszyscy chodzić, to nie ruszam. Ja jestem kierowca. Jadę. Sarenka się zbliża. Ale to trzeba odwrócić do kierowcy, bo z prawej strony. Aha, no właśnie, źle stoimy. W każdym razie, gdy sarenka przejdzie, to słupek miga. Kierowca powinien być bok. U nas jest po prostu za dużo teraz. On wykrywa wszystko przez krzaki, przez drzewa w promieniu około 50 metrów. Jeżeli podchodzi coś do pasa drogi, to urządzenie się momentalnie włącza. Pracujemy na tym jeszcze, żeby strefę... Nas tu jest za dużo, bo próbowaliśmy... Za dużo ruch. No to jest parę razy się wyłączyło tam foje, gdzie próbowaliśmy go już uruchomić, także... Czujniki w którym miejscu są? Czujnik jest mniej więcej w tym miejscu. Nie widać tutaj. Nie. To jest światło, które będzie widział kierowca. Tak. A tu zasilanie. To jest tylko prototyp. On będzie naklejany po prostu na ten słupek, tak żeby też nie był dewastowany, co się u nas często zdarza. Chcemy po prostu... I te diody też będą mniejsze, bo tutaj mamy jedną taką. One będą mniej więcej tej samej wielkości, ale żeby tutaj... Ale troszeczkę... mocne światło ma być widoczne. Dokładnie. Kierowca zobaczy światło, a zwierzę? Zwierzę nie ma być płoszone, bo jeżeli pierwsza w ogóle była taka moja propozycja, żeby były takie gwizdki ultradźwiękowe, które tą zwierzynę z jakimś wyprzedzeniem by goniły w prawo czy w lewo, ale niestety odpowiedzialność karna za to, za takie urządzenie powodowała, że zmieniliśmy w ogóle... Zwierzyna ma spokojnie jeść tą sól, tą trawę przy drodze czy samym lesie, a kierowca ma wiedzieć, że bo może... Bo wystraszona też stanowi zagrożenie. Dokładnie. Dobrze wyczuwa sarenkę, bo migę cały czas. To sarenka siada. My jesteśmy po prostu bardzo... Wyczuwa sarenkę. Reaguje, to jest dość czułe. Tak, jasne. Musi być o to w końcu czułe. Chodzi, tak, żeby był ruch. A jaka jest szansa, że te słupki trafią już na drogi i kiedy? Ja myślę, że tutaj pan myśl profesor... Myśl naukowa to już jest opracowane, tak? Macie docelowy model. Czy jeszcze potrzebujecie trochę czasu na takie już dopieszczenie? Jeżeli chodzi o układ elektroniczny, to on w zasadzie jest gotowy. Oczywiście będziemy go jeszcze troszeczkę przerabiali, bo jeszcze są możliwości ograniczenia poboru energii. A to jest jedna z najistotniejszych rzeczy w tym przypadku. No dalej to są rozwiązania już techniczne takie, czyli przejście z modelu do wykonania takiego profesjonalnego. No i dalej to już jest kwestia dopuszczenia takiego słupka do stosowania przy drogach. No, a zrobienie jak produkcja, testu skąd jeszcze. Pieniądze? Wiadomo już? Ogólnie rzecz biorąc, ja bym jeszcze chciał powiedzieć później, żeby tutaj pan Henryk się wypowiedział, bo jesteśmy też w fazie rozmowy z GDK i AK, bo musimy przeprowadzić legalizację tego urządzenia, żeby dopuścić, ale to myślę zaraz pan Henryk powie. Pieniądze, ja powiem szczerze, nie są aż takie duże jak... Nie, jest to chyba problem. No właśnie, ale pieniądze tutaj nie są znowu aż takie duże, jeżeli mówimy o samych urządzeniach, które są wbudowane w cały układ. Tutaj myśl technologiczna, w zasadzie autorska pana profesora i kolegi pana profesora, to jest ta największa wartość dodana w tym wszystkim. Słuchajcie, zostawmy sobie to jeszcze, bo być może spotkamy się za jakiś okres, wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć na ten temat, że już jest gotowe i spotkać się ponownie. Jakie są efekty? Jakie są efekty? Bardzo piękne dzisiaj. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.